zostawili mnie. Jestem skazańcem. Jestem zbrodniarzem. Jestem sam. Odwieźli mnie tu. Zostawili samego na bezludnej wyspie, bezludnym lądzie. Zostawili tylko tę skrzynię, w której jeszcze nic nie ma prawie. Nie wiem, jak mam tu żyć. Dali mi jedno życzenie. Jedną możliwość. Poprosiłem, żeby dali mi możliwość spisywania dziennika, żebym nie czuł się samotny. Zostawili mi te filmy, to moje życie tutaj. Będę je nagrywał. Może kiedyś to odnajdzie ktoś. Zobaczy, jak mi tutaj się żyło. Może nie zginie. Może sam to kiedyś zniszczy. Nie wiem. Co tu gdacze? Kurczak. Nie wiedziałem, że kurczaki żyją samotnie. Nie, trzeba się tu jakoś urządzić. Wątpię, żebyście byli ciekawi, co takiego zrobiłem. Czym zasłużyłem na to wysłanie. Przecież to dziennik jest dla mnie, nie dla was. W sumie jakich was? O co tu chodzi? Piszę dla dziennika, piszę dla siebie. Znajdźmy tu jakieś miejsce. Krowa. Może... Jezus Maria. Boję się tego miejsca. A to jest pustynia. No jeszcze lepiej. Minęło kilka chwil. Wciąż nie znalazłem żadnego dobrego miejsca. Żeby jakiejkolwiek skały, jaskini. Żeby się schować. Przetrwać tą pierwszą noc. Zastanowić się, co zrobić. Woda. Chyba jakieś bagno. Grzyb. Nie wiem, czy jadalny. Lepiej nie ryzykować. Przynajmniej drewna tu jest dużo. Nie wiem, skąd co prawda miałbym wziąć ogień, ale... Ale jakoś coś wymyślę. Prawda? Boże, jak to pusto. Jak cicho. Owca. Dla mnie tu je zostawili. Czy kiedyś ktoś tu żyje? Zwierzęta domowe. Nie rozumiem tego. Dobra, nimi zajmę się później. Na razie jakieś miejsce. Do spania, do życia. Nie będę łaził bez sensu z tą kamerą. Włączę ci później. Wróciłem w sumie w to samo miejsce, bo stwierdziłem, że nie ma tu nigdzie dookoła nic, co mnie jakoś satysfakcjonowało. Nie ma nic, tutaj jest jakaś
Jaskinia, kawałek przynajmniej. Drzewa dookoła. Nic mnie przez tą pierwszą noc nie zje. Trochę wody. Spróbuj się trochę wkopać. Gdzie but? Trzeba wykorzystywać naturalne ukształtowanie terenu. Jakoś przeżyję tą pierwszą noc. Gdzie jest to słońce? Chyba jest jeszcze około południa. Nie wiem. Wolę nie ryzykować. Już przygotować się na wszystko. Właśnie, będę potrzebował drewna. Już kilofem nie zwalam, może. Dobra. Trochę drewna mam, na szczęście. Sporo tu drzew. Jakoś dookoła. Później oczyszczę tą polankę, zobaczymy. Może coś tu zrobię. Mam trochę drewna. Na razie powinno wystarczyć. Wkopię sobie taką małą jaskinię. Dobrze, że mi zostawili taki lód. Mam czym walczyć. Czym kopać. Czym zabijać. Zobaczymy, co będzie.